informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam już 7 listopada na pierwszy kurs w naszej szkole, jeżeli chodzi o naukę jazdy kategorii C, C do E, kwalifikacje. Proszę Państwa, nasz nowy nabytek na kategorię C. Informuję już Was od pewnego czasu, że przygotowujemy plac, że wprowadzamy tą kategorię. Chciałem serdecznie Was zaprosić, bo już od 7 listopada rozpoczynamy kursy kategorii C, C do E, kwalifikacje zawodowe. Już niedługo auto przyjmie nasze barwy, oczywiście barwy turbo. Serdecznie zapraszam, będziemy się szkolić. Na początku będę osobiście prowadził te szkolenia, także myślę, że poziom szkolenia będzie taki jak w pozostałych naszych kategoriach, czy w kategorii A, czy w kategorii B. Oczywiście wysoki. Będzie tak jak w łódzkim Wordzie, czyli stąd na egzamin bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego stresu. Zapraszam, proszę Państwa. Przypominam, od kategorii C jest ta linia wewnątrz łuku. Obserwując wewnętrzną linię, trzymamy się cały czas wewnętrznej linii. Możemy sobie zerknąć w lustereczko przeciwne. Tu mamy spokojnie zewnętrzna linia, zobaczcie. Teraz na łuku. Jedziemy dalej. Tak. Dokładnie. Cały czas autko się toczy wzdłuż linii. Niestety nie mam wymalowanej dalej tej linii. Ona będzie przerywana, ale widzimy łuk, pokonujemy. Obserwując w prawym lusterku linię prawą i głównie na niej się skupiamy, i w lewym lusterku linię lewą, i w prawym linię prawą. Widzimy, tutaj mam na razie naklejoną taśmę od tej linii. Pełny filmik, oczywiście jak już wszystko będzie wymalowane, Wam przedstawię. Parkowanie skośne, widzimy tutaj pole, mamy wjechać w pole, tu jeszcze nie mamy linii wymalowanych, tych, które ograniczają wjazd i wyjazd, je będziemy malować w przyszłym tygodniu, ale tutaj na początku jeszcze pachołków nie mamy. Ale chcę już Państwa namówić na nasze szkolenia, bo zobaczcie, plac jest naprawdę duży, wszystko jest, będzie tak malowane jak w Wordzie łódzkim, także będzie pełny komfort dobrego szkolenia.
samo będzie z parkowaniem prostopadłym. Wszystko już lada moment. Ważne jest to przy parkowaniach, żeby pamiętać o kierunkowskazach. Bo niewłączenie kierunkowskazów powoduje niezaliczenie manewru. Także te parkowania są dość proste. Wszystko omówię w filmach, pokażę. Pełen komfort, dlatego że miejsca mamy na placu dużo. A szczegóły, jak parkować, gdzie patrzeć, w którym kierunku, w jakie lusterko, jak to robić, wyczuwając odpowiednio gabaryt pojazdu, już niedługo w naszych filmach instruktażowych, no i oczywiście na szkoleniach, bo w filmach instruktażowych pewnie wszystkiego, proszę Państwa, no nie zdradzę, bo coś muszę zostawić dla swoich kursantów, żeby nie mieli później problemu, jeżeli chodzi o manewry na placu manewrowy. Jeszcze raz zapraszam na nasze szkolenia kategorii C, C do E kwalifikacji zawodowej. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie.
Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.